Witam Państwa, Katarzyna Frankowska. Zapraszam na kolejny odcinek programu Warto Wiedzieć. Wracamy do programu Rodzina 500+ i przestrzegamy przed osobami chcącymi wyłudzić pieniądze za złożenie wniosku. Ponadto w programie o oszustach, którzy wykorzystując naiwność osób starszych wyłudzili aż 175 tysięcy złotych. Także o powstającej mapie zagrożeń, która jest szansą, by w naszym mieście było bezpieczniej. W marcu funkcjonariusze polickiej policji ustalili sprawców i przedstawili zarzuty 3 nietrzeźwym kierującym, 5 osobom posiadającym środki odurzające, 2 za uszkodzenie mienia i 1 osobie za uszkodzenie ciała. Pracy nie brakowało także strażakom. W marcu doszło do 35 pożarów i 13 miejscowych zagrożeń. Najczęściej, bo aż 15 razy, paliły się trawy, natomiast 5 razy sadza w kominie, 3 razy śmietniki, balkony i niekontrolowane ogniska. Wśród miejscowych zagrożeń najwięcej stanowiły powalone drzewa i wiszące konary. Straż Miejska w Policach w marcu podjęła 426 interwencji, 151 zgłosili mieszkańcy. Ujawniono 329 wykroczeń, z czego 220 porządkowych, 89 dotyczących ruchu drogowego i 20 z zakresu gospodarki komunalnej. Nałożono 24 mandaty karne, a wobec 13 osób wszczęto czynności wyjaśniające. 10 nietrzeźwych osób dowieziono do Miejskiej Izby Wytrzeźwień, a 4 do miejsca zamieszkania. Ponadto usunięto z terenu miasta 1 pojazd, którego stan wskazywał na to, że jest nieużytkowany. Ruszył program Rodzina 500+. Wnioski przyjmowane są od 1 kwietnia w 4 punktach zlokalizowanych na terenie Polic. Najwięcej osób robi to w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ulicy Siedleckiej. Wnioski przyjmowane są na pierwszym piętrze, ale nie tylko. Na parterze w funduszu alimentacyjnym to jest wygodne miejsce właśnie dla matek z wózkami, żeby nie musiały czekać na windę i wjeżdżać. Wnioski przyjmowane są także w centrum miasta. Wszystko po to, by mieszkańcy mieli blisko i mogli szybko załatwić sprawę. Wnioski przyjmowane są również w Osirze na ulicy Piaskowej oraz w bibliotece na ulicy Bankowej. W Osirze codziennie od 10 do 18, w bibliotece w poniedziałki od 10 do 15, natomiast od wtorku do piątku również od 10 do 18. Wniosek można złożyć osobiście lub przez internet. Pamiętajmy jednak, że służą do tego wyłącznie rządowe strony. Można to zrobić wpisując rodzina500plus.gov.pl. Pamiętajmy, że złożenie wniosku jest bezpłatne. Żadna instytucja pośrednicząca jakby w przesyłaniu do nas wniosków drogą internetową, czyli na przykład bank, nie żąda żadnych dodatkowych potwierdzeń, jeżeli chodzi o uzyskane dane osobowe, nie wysyła żadnych maili oraz nie wysyła żadnych SMS-ów z linkiem, z żądaniem kliknięcia. Także bardzo prosimy, żeby tego nie robić, no bo to jest po prostu oszustwo. Do tej pory w gminie Police nie zgłoszono przypadku wyłudzenia pieniędzy tą metodą. Innym problemem jest składanie przez internet wniosków niekompletnych. Takie osoby będą wzywane do uzupełnienia informacji, które były wymagane, a nie zostały wskazane we wniosku. W przypadku, kiedy ubiegamy się o świadczenie na pierwsze dziecko, również na pierwsze dziecko, tutaj wchodzi w grę kryterium dochodowe. Dlatego bardzo ważne jest wypełnienie wszystkich rubryk, podanie nam prawidłowo urzędu skarbowego, urzędu, do którego są odprowadzone składki na ubezpieczenie. Także to jest dla nas bardzo ważna sprawa. Także bardzo proszę, żeby tutaj no, dokładnie czytać wszystkie rubryki wniosku. I również pojawiają się błędy w rubryce skład rodziny. Też trzeba pamiętać, że w składzie rodziny wpisujemy wszystkich członków rodziny. Również te dzieci, które zostały już wykazane w rubryce A i w rubryce B. Na złożenie wniosku są 3 miesiące. Aby otrzymać świadczenie z wyrównaniem od 1 kwietnia, wniosek należy złożyć do 1 lipca włącznie. Po tym okresie będzie ono wypłacane od miesiąca złożenia wniosku. Mimo ciągłych apeli o nieprzekazywanie pieniędzy obcym, wciąż dochodzi do oszustw, których ofiarami stają się ludzie w podeszłym wieku. Sprawcy za każdym razem działają podobnie.
Podają się za wnuczka, członka rodziny, policjanta czy też funkcjonariusza CBŚ. Do prób wyłudzeń dochodzi codziennie. Nie wszystkie osoby zgłaszają ten fakt na policję. Powinniśmy informować naszych bliskich, starsze osoby o zagrożeniu właśnie takich oszustw jak na wnuczka, na policjanta, osób, które będą próbowały wyłudzić od nas pieniądze, żebyśmy nie wpuszczali do domu osób obcych, nie dawali im pieniędzy. Powiedzieć o tym, że zawsze mogą do nas przedzwonić w sytuacji, w której nie będą czegoś pewni. W marcu 89-letni mężczyzna i 62-letnia kobieta przekazali oszustom podającym się za śledczych aż 175 tysięcy złotych. Powinniśmy też uważać na osoby starsze w naszej okolicy, które niekoniecznie są naszymi dziadkami, są na przykład naszymi sąsiadami, a wiemy, że są samotni. Powinniśmy im zawsze pomóc, powiedzieć, że zawsze mogą się do nas zwrócić o pomoc. Pamiętajmy, że funkcjonariusze nigdy nie proszą o pieniądze w ramach pomocy w działaniach operacyjnych. Każdy taki przypadek powinien być zgłaszany na policję. Aż 41% Polaków otrzymało mail wyłudzający hasło do konta bankowego, a 32% przez nieuwagę pobrało za pośrednictwem takiego maila szkodliwe oprogramowanie lub plik. Taki błąd może kosztować nas utratę oszczędności. Upewniajmy się zawsze, że zgadza się adres serwisu transakcyjnego, że ten adres jest po literkach HTTPS, które oznaczają szyfrowanie, i że znajduje się symbol kłódeczki, która oznacza tak naprawdę, że połączenie jest zabezpieczone certyfikatem bezpieczeństwa. Banki nigdy nie proszą o podanie żadnych danych drogą mailową ani SMS-em. Również otrzymanie informacji o konieczności zalogowania się do banku od razu powinno wzbudzić naszą czujność. Jeśli zobaczymy również w czasie korzystania z serwisu transakcyjnego jakiś nietypowy komunikat, którego z reguły nasz bank nie pokazuje, na przykład prośba o podanie dodatkowego kodu z narzędzia autoryzacyjnego, albo wprowadzenie jakichś dodatkowych danych karty. Absolutnie nie powinniśmy tego robić. Powinniśmy się jak najszybciej wylogować z serwisu i skontaktować ze swoim bankiem, żeby powiedzieć, że coś takiego miało miejsce. Warto też ustawić powiadomienia informujące o ruchu na naszym koncie. W przypadku, gdy jako narzędzia autoryzacyjnego używamy kodów SMS, koniecznie sprawdzajmy, czy treść zlecanej dyspozycji zgadza się z treścią wiadomości tekstowej. W całym kraju powstają mapy zagrożeń, także w powiecie polickim. Wskażą one, gdzie i do jakich przestępstw dochodzi najczęściej. Miejsca niepożądanych zachowań mogą zgłaszać sami mieszkańcy. To oni najlepiej wiedzą, które miejsca w ich okolicy wymagają dodatkowej kontroli służb mundurowych. Celem projektu jest poprawa efektywności wspólnych działań instytucji, które dbają o ochronę obywateli. Policji zależy na innych źródłach informacji niż tylko statystyki. Nie chodzi tu tylko i wyłącznie o zdarzenia kryminalne, ale wszystkie sytuacje, które mogą wpłynąć na poczucie bezpieczeństwa. Na przykład zbieranie się grup młodzieży, nielegalne wyścigi samochodowe czy drobniejsze incydenty, często niezgłaszane policji. Dzięki takim informacjom będzie można uwzględnić je na mapach oraz na przykład w liczbie patroli. Propozycję można przekazywać telefonicznie lub drogą mailową. To wszystko w tym odcinku. Zapraszam Państwa za miesiąc. Do zobaczenia.